To jest bardzo dobre pytanie, bo wydawać by się mogło, że testują oprogramowanie. Na szczęście nie jest to jedyna rzecz, którą robię w pracy. To, czym się zajmuję, to jest często zbieranie wymagań, analiza tych wymagań, współpraca z deweloperami, współpraca z klientem, pisanie planów testów, tak jak wspomniałam, wykonywanie tych testów jest również częścią mojej pracy. Analizujemy ryzyka. Po wykonaniu testów robimy raporty dla klienta, a czasami to jest po prostu wsparcie zespołu i patrzenie na taki big picture całego projektu, żeby dowieść to oprogramowanie w jak najlepszej jakości. Jeżeli chodzi o narzędzia, to w PGS-ie mamy bardzo dużo narzędzi do wyboru. Mamy wykupionych wiele licencji. Z tego, co ja najczęściej używam, to jest Postman, Newman, Charles. Jeżeli korzystam z platform mobilnych, to oczywiście Android Studio lub Xcode. Do porównywania danych WinMerge, do organizacji pracy mamy Azure DevOpsa, Jira, Confluence'a. Jeżeli chodzi o metodologię, to przede wszystkim staram się być agile, zwinny jak ninja. Jeżeli mówię o agile, mam na myśli i Scrum, i Kanban. Codziennie znajdujemy coś innego, codziennie zmagamy się z jakimś innym wyzwaniem. Robimy to razem. Razem ciągniemy ten wózek, razem pchamy ten wózek, którym jest projekt, i naszym wspólnym celem jest dowiezienia jak najlepszej jakości oprogramowania. Wiele frontendów, jeden backend, by wszystkimi rządzić, jeden, by wszystkie odnaleźć, jeden, by wszystkie zgromadzić i w Azurze związać. Jak przyszłam do PGS-u, zauważyłam, że jest wysoka kultura pracy i jest duże docenienie pracy QA-a. Jest duże zaufanie, że QA jest potrzebny w projekcie. Jeżeli ja zgłoszę buga, nawet jeżeli to się okaże, że jest feature, nikt się nie obraża na mnie. My mamy dużo konstruktywnych rozmów i jesteśmy w stanie omówić wszystkie problemy, wszystkie rzeczy, które robimy. To jest naprawdę wspaniałe. Z takimi ludźmi chce się pracować. Bo to wspaniała przygoda. Tak jak wspomniałam, często robimy różne rzeczy razem. Mi udało się już 3 razy pobiec w biegu charytatywnym razem z PGS Team. Dołącz do nas i pobiegnij z nami.